Jak wiecie, ósma edycja, a właściwie nagrania do ósmej edycji programu Rolnik Szuka Żony trwają w pełni jak nasze gorące tegoroczne lato. Wiadomo, że już nie możemy doczekać się jesieni, bo tak naprawdę dopiero wtedy zrobi się gorąco. Jak co roku zresztą, już nie mogę doczekać się tych bajek, które będą opowiadać bohaterowie programu i tego, jak zażarcie będą dementować plotki na swój temat na profilach społecznościowych. Chociaż jak powiedziałam, jest to już ósma edycja, a to oznacza, że kandydaci do niej raczej wiedzieli, na co się piszą i nie będą jakoś szczególnie zaskoczeni tym, co się wydarzy. Chociaż jak to się mówi, spodziewaj się niespodziewanego i co roku to zdanie w sumie jakoś pasuje do tego programu. W każdym razie, jak wiecie, jeśli oglądaliście film, który ostatnio wam wrzuciłam o pierwszym potwierdzonym przez nas uczestniku nowej edycji, to już macie mały zalążek tego, co będzie się działo jesienią. Okazuje się, że większość z was też obstawiało właśnie taki wybór i w sumie cieszy się, że to się potwierdziło. Nie chcę tutaj powielać tych informacji, więc jak ktoś je przegapił przypadkiem, to odsyłam do ostatniego filmu. A dzisiaj na chwilę cofniemy się do dwóch poprzednich edycji, ponieważ wiadomo, jak zawsze, ręka na pulsie i informujemy was o poczynaniach waszych ulubionych i tych mniej ulubionych uczestników wszystkich edycji. A dwie ostatnie to już w ogóle świeża sprawa, więc trudno byłoby po prostu pominąć to, co dzieje się u ich uczestników. W każdym razie, jak wiecie, w ostatniej edycji był dla produkcji programu niezwykły urodzaj. Co prawda musieli trochę pościemniać, wiadomo, żeby prawda nie wyszła na jaw, ale jakoś tam wyszło i teraz są zadowoleni. W końcu ostatnia edycja przyniosła aż dwa związki i już jedno dziecko. To bardzo dobry i szybki wynik. O ile związki są wiadomo rzeczą niepewną, bo często się rozpadają, o tyle dziecko to jest już niezaprzeczalny dowód na to, jak wspaniały jest program Rolnik Szuka Żony i jak wymierne przynosi korzyści. Tak przynajmniej z pewnością uważa produkcja programu, która chwaliła się potomkiem uczestniczki ostatniego sezonu Magdaleny niczym własnym. Jednak pomijając Magdalenę, której udało się znaleźć nowe gospodarstwo i założyć rodzinę, o której marzyła, oraz Pawła, który urządza wspólny dom z Martą, w ostatniej edycji, jak wiadomo, był jeszcze Józef, a także Maciej i Dawid. Józef, jak wiadomo, również ułożył sobie życie u boku sporo młodszej mieszkanki sąsiedniego państwa, konkretnie Ukrainy, i przeniósł się do niej, zostawiając za sobą drzewo typu morwa i resztę dobrodziejstw. Także i w sumie można powiedzieć, że trzy związki na pięcioro rolników, prawdziwy sukces. Wiadomo, jest też Maciej, a tutaj już zdecydowanie trudniej o powodzenie, bo żona żoną, ale o pracowników teraz, jak wiadomo, trudno, więc nie wiadomo, czy i kiedy Maciej kogoś znajdzie. No i w końcu jest Dawid, znany także jako Dave BMW, dumny dzierżyciel złotej karty z klubu w Czekanowie oraz pierwszy rolnik siódmej edycji z weryfikacją na Instagramie. Jak wiadomo, Dave w programie miał spore miłosne problemy, bo początkowo miał tak duży wybór, że uznał, że będzie zacięta rywalizacja o jego serce i niestety się przeliczył, bo finalnie to on prosił dwie z trzech kandydatek o to, żeby jednak nie odjeżdżały przed czasem i dały mu szansę. Trzecia, choć była zainteresowana zająć miejsce tych dwóch i zostać panią BMW, została jednak przez Dave'a pożegnana. Co prawda na finale, jak pamiętamy, Dave rozmówił się z kandydatkami i zapewniał swoją faworytkę Martynę, że będzie się o nią starał, jeśli ta da mu drugą szansę, bo chciałby z nią być. I w sumie ta Martyna powiedziała, że okej, że go nawet do siebie zaprasza. A Dave po chwili dodał, że o drugą kandydatkę Agnieszkę też będzie się starał, no i znowu miał mieć dwie sroczki, bo złapał za dwa ogonki, a wyszło jak zwykle. Dave ani Martyny ani Agnieszki nigdy nie odwiedził i tak zakończyły się jego programowe miłości. W tak zwanym międzyczasie jednak Dave nawiązał znajomość z najbardziej rozrywaną uczestniczką szóstej edycji i byłą kandydatką Seweryna, Dianą z Białego Stoku. Dianę zdawało się, że Dave nawet odwiedził, nabył nawet pamiątkowy kubek z Białego Stoku, żeby o Dianie nie zapomnieć. Ta dwójka też z dużą częstotliwością komentowała sobie zdjęcia na swoich profilach na Instagramie i widać było, że Dave mocno zarywa do Diany. Wszystko to miało miejsce podczas emitowania siódmego sezonu i było podwaliną spekulacji,
czy to naprawdę, czy ta dwójka robi to tylko dla fejmu. Jednak jak się później okazało, w pewnej chwili wszystko nie tylko ustało, ale także oboje zablokowali się na Instagramie. Nie to, że usunęli się z obserwowanych, tylko ktoś kogoś zablokował. Teraz już nie pamiętam kto, bo to dawno było, ale wiem, że jest na kanale film na ten temat. I generalnie tak zakończyła się ta instagramowa miłość Dave'a BMW i Diany z Białegostoku. Swoją drogą wycofanie się Dave'a dało jakieś takie okienko nadziei Maciejowi, który jak wiadomo również interesował się Dianą. W dodatku ona pasowała do wyznaczonego przez niego typu na żonę, pracownika i matkę jego dzieci, bo była szczupła. W sensie nadal jest i jest brunetką. A później jak dodała post, że pojechała za granicę pracować fizycznie na roli, to już w ogóle Maciej zaczął lajkować jej zdjęcia. Jednak to chyba nie był jej typ mężczyzny, bo Diana zaczęła wrzucać niedługo po tym zdjęcia z randek z tajemniczym nowym wybrankiem. Dave też zdawało się otrząsnął się po Dianie i wrzucał co prawda rzadko jakieś story z jakąś dziewczyną. Jednak niczego większego z tego nie było, żadna z tych relacji nie dotrwała do wspólnego postu na Instagramie, a zaczęła i skończyła się jedynie na relacjach, które znikają po 24 godzinach. Aż tu nagle wczoraj niespodziewanie, nie wiadomo skąd Diana i Dave dodali story, an którym są razem na jakimś weselu. Wesele miało miejsce w Białymstoku, więc można przypuszczać, że to Diana zabrała na nie Dave'a jako osobę towarzyszącą. W dodatku, żeby nie było, że są razem, później wrzuciła zdjęcie z jakąś inną dziewczyną, podpisując, że są one jedynymi singielkami na weselu. Jednak Dave z Wielkopolski przyjechał do Białegostoku specjalnie po to, żeby towarzyszyć Dianie na tym weselu. Później zaś odwiedził jeszcze Pultycze i znanych rolników z Podlasia, choć nie wiadomo czy w pojedynkę czy z Dianą. W każdym razie można powiedzieć, że może są przyjaciółmi czy coś takiego, ale jednak to zablokowanie na Instagramie rzuca jakieś takie, wiecie, podejrzane światło na te relacje. Tam coś musiało być między nimi i to coś chyba się reaktywowało. Także być może, niewykluczone, że Diana, do której zarywali już chyba wszyscy uczestnicy programu, którym się nie poszczęściło, znalazła w końcu swojego rolnika. Jak myślicie, jest szansa, że ta dwójka faktycznie będzie razem? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem miłego weekendu, bo piątek. A na koniec ostatnio zapomniany, wasz ulubiony, Marek i Znak Pokoju i bye bye.